Przełom roku jest zawsze dla nas momentem, kiedy wzbudzamy refleksję i zastanawiamy się nad swoim życiem. Rozliczamy się z 2018 roku, co nam wyszło, czego nie zrobiliśmy, z czego jesteśmy zadowoleni. Dziękujemy Panu Bogu za wszystko to, co było, a jednocześnie nasze myśli wybiegają w przyszłość. I prosimy Pana Boga, niech ten 2019 rok będzie rokiem udanym, żebyśmy w tym roku byli szczęśliwi. Niech Pan Bóg nam błogosławi. I pokładamy nadzieję w Jezusie Chrystusie, bo On jest naszym Bogiem i wiemy, że On jest dawcą wszelkiego dobra. Niekiedy jednak chcielibyśmy, mając jakąś taką mentalność może niewolniczą, żeby ktoś za nas załatwił wiele spraw, że chcielibyśmy, żeby pojawił się jakiś człowiek, który zażegna wojny na świecie, który wprowadzi sprawiedliwe rządy, który spowoduje, że będzie nam się dobrze żyło w tym 2019 roku. A po to Chrystus przyszedł na ziemię, po to się urodził i zamieszkał wśród nas, abyśmy stali się ludźmi wolnymi, żebyśmy wzięli odpowiedzialność w swoje ręce. I popatrzmy na dzisiejszy fragment Ewangelii, kiedy prości pasterze, można powiedzieć ostatni, którzy nigdy by nie pomyśleli, że na nich zostanie nałożona jakakolwiek odpowiedzialność, czy dostąpią jakiejkolwiek łaski, raptem pojawia się niezupełnie niespodziewanie anioł, który mówi: przyjdźcie, zobaczcie, bo narodził się wam Zbawiciel, Mesjasz Pan. I oni wyruszają, żeby zobaczyć, czy to, co anioł powiedział, rzeczywiście jest prawdą. Zobaczyli, spotkali się z Maryją, Józefem, zobaczyli Pana Jezusa, zdumieni tym wszystkim, odeszli pełni błogosławieństwa i łaski. I teraz my patrzymy na tych pasterzy, którzy mogli w dwojaki sposób się zachować. Mogli przyjąć ten komunikat, który zostawia im anioł, albo mogli go odrzucić. Mogli pójść i sprawdzić, czy rzeczywiście, tak jak zrobili, narodził się Zbawiciel, albo mogli zostać przy swoich owcach. I tak samo my, kiedy jesteśmy tutaj zgromadzeni w Kościele, możemy pozostać na swoim stanowisku, że nie jestem godny głosić Ewangelię, że nie jestem godny, żeby angażować się w życie wspólnoty, że nie jestem godny do tego, żeby być głosicielem Ewangelii w tym świecie i brać odpowiedzialność za to, żeby mój brat słyszał słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane w Jego Słowie. Mogę chować się za filarem, mogę usiadać w ostatniej ławce, mogę nic nigdy nie mówić, tylko bić się w piersi i mówić: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Albo mogę, tak jak pasterze, usłyszeć głos wezwania, głos powołania do tego, aby wyruszyć w drogę wiary i stać się świadkiem Jezusa Chrystusa. I może w nas się lęk pojawiać, strach. Dlaczego ja? Jestem niegotowy, jestem nieprzygotowany. Dlaczego ja bym miał cokolwiek zmieniać? Przecież samo to, że jestem w Kościele, już jest wielką sprawą. Ilu nie chodzi? A ja jestem. Czego jeszcze byście ode mnie oczekiwali? I otwieramy się na dzisiejsze pierwsze czytanie, kiedy Bóg mówi do Mojżesza: idź i powiedz Aaronowi i jego synom, oto tak macie błogosławić Izraelitom, czyli narodowi wybranemu, tak jak my jesteśmy narodem wybranym Boga. Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Kiedy mielibyśmy sami dźwigać ciężar budowania Jego Królestwa, byłby to ciężar nie do uniesienia. Ale kiedy Bóg wychodzi w naszym kierunku i wypowiada wobec nas takie słowo, że rozpromieni oblicze swe nad nami, że obdarzy nas swoją łaską, czyli że nigdy nie będziemy sami, że On nas nigdy nie zostawi, to znajdujemy zupełnie niespodziewanie siłę do tego, żeby zacząć żyć Ewangelią. Mało tego, w dzisiejszym drugim czytaniu, na dowód tego, że jesteście synami, mówi autor, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Nie musimy
zastanawiać się i domyślać, jaki nasz Bóg jest. Nie jest On Bogiem anonimowym. Nie musimy Go malować i mówić, a może Bóg jest taki, a może Bóg przemawia do nas przez słońce, albo przez deszcz, albo przez wiatr. Mamy pewność. Bóg objawił nam się w Jezusie Chrystusie, Bóg objawił nam się w Jego Słowie, że nie jest Bogiem dalekim, ale jest bliskim. Dlatego możemy mówić do Niego, Ojcze, ciężko mi jest w tym życiu. Ojcze, nie rozumiem jeszcze tego wszystkiego, co się dzieje w Twoim Kościele. Ojcze, nie mam odwagi czytać, czytania, nie mam odwagi zebrać składki, nie mam odwagi zaangażować się we wspólnotę, nie mam odwagi być głosicielem Twojej Ewangelii w tym świecie, ale przyjdź mi z pomocą, bo wierzę, że Ty uzdolnisz moje serce i dodasz mi odwagi, abym wyruszył i spotkał Ciebie tak jak pasterze, którzy byli na polu i gotowi przyjąć wezwanie anioła, wyruszyli, żeby spotkać Jezusa Chrystusa. Prosimy dzisiaj Pana Boga na nadchodzący rok o pokój serca. Prosimy Go, żeby uspokoił nasze myśli, żeby uspokoił nasze serca, żeby zabrał wszelkie lęki, strach. Z reguły strach i lęk nas paraliżuje. Nie chcemy czegoś zrobić, bo boimy się złej oceny. Nie chcemy wykonać jakiegoś kroku, bo boimy się, że coś nam nie wyjdzie, nie uda się, że przegramy. Że przegramy w własnych oczach, ale że przegramy też w oczach innych. Co inni o nas powiedzą, co inni o nas pomyślą. On jest naszym Ojcem i jest blisko nas. Uspokaja nasze serce i możemy do Niego mówić Ojcze. Nie jest kimś dalekim, ale jest kimś najbliższym i rozumie to wszystko, co mamy w sercu. Powiedz Mu, zabierz Panie ten lęk, abym mógł żyć pełnią życia.